Ładna, co? Moja. Ale nie była idealna. Czas na spowiedź. Po 4 latach od ślubu opowiem Wam o 4 błędach, które popełniłam w swojej ślubnej stylizacji. Ciekawi? Zapraszam. Kiedy organizowałam swoje wesele, nie zajmowałam się jeszcze tym zawodowo, więc jak każda panna młoda, popełniłam pewne błędy. Dziś chcę Wam o nich opowiedzieć po to, żebyście Wy nie popełniły takich samych. Rozpoczynam od sukni ślubnej. Dziś po 4 latach wyjęłam ją z szafy. Muszę przyznać, że jest to bardzo osobisty i taki sentymentalny moment, bo wiele wspomnień się pojawiło. Natomiast to, co jest bardzo fajne, to to, że ta suknia nawet dziś jest absolutnie w trendach. Metaliczne ozdoby u góry, opadające ramionczka, które są absolutnym hitem, i przepiękny kolor złamanej bieli, kolor szampański. I jest tutaj również warstwa brokatowa, która powoduje, że suknia pięknie się mieni. Teraz o błędach. Moje drogie, miałam taki pomysł, że chciałabym wyglądać bardzo szczupło i mieć idealnie podkreśloną talię, więc te suknie do mnie dopasowywano i zwężano. I ostatecznie była tak mała, że ledwo mogłam w niej oddychać. Doprowadziło to do takiej sytuacji, że po życzeniach, które otrzymałam od wszystkich gości, praktycznie byłam na granicy omdlenia. Mam taką fajną scenę w głowie, zresztą, która jest też na moich fotografiach, że leżę już praktycznie na fotelu, wszyscy mnie wachlują, żebym złapała trochę tchu. Suknia jest uniesiona do góry, bo jest mi po prostu gorąco, słabo. Także przestrzegam Was, moje drogie, pamiętajcie, żeby suknia była ładnie dopasowana, ale nie za ciasna. To jednak dopiero początek moich problemów. Jak każda kobieta, kocham buty. I wymarzyłam sobie, że do ślubu pójdę dokładnie w tych szpilkach. Znalezienie ich nie było proste. Ostatecznie udało mi się je zdobyć w Paryżu. Po nie lada przebojach, kilometrach przejechanych taksówkami między sklepami i po moich łzach, gdyż pani nie chciała mi ich sprzedać. Natomiast ostatecznie nie poszłam w nich do ślubu. Zobaczcie, nawet na podeszwie widać, że praktycznie nie są w ogóle zużyte. Dlaczego? Tak jak piękne, tak niewygodne. Dziewczyny, naprawdę decydujcie się na takie buty, które będą pasowały do Waszej sukni, ale w których będziecie w stanie stać, iść i daj Boże tańczyć. Ja ostatecznie poszłam do ślubu w takich butach, które kolorystycznie idealnie pasowały mi do góry sukni. Dziś te buty już nie prezentują się idealnie. Ponieważ są to klasyczne buty wieczorowe, to jeszcze wielokrotnie użyłam ich na różnego rodzaju wyjścia. Natomiast apeluję do Was, wybierajcie buty, które z jednej strony są ładne, a z drugiej strony wygodne, bo wygląd to okazuje się nie wszystko. Trzeci grzech główny – upór. W mojej idealnej wizji w dniu ślubu miałam mieć ogromne fale w stylu Hollywood. I byłby to całkiem niezły pomysł, gdyby nie to, że pogoda zmieniła się ze słonecznej na deszczową. Moja fryzjerka, znając idealnie moje włosy, dobrze doradzała mi, żeby je spiąć. Ale ja nie, postanowiłam postawić na swoim, kto tu rządzi, to jest mój dzień. Efekt końcowy? Tu się napuszyło, tu opadło, tam się wygięło, wyglądałam jak zmoknięta kura. Także moje drogie, bądźcie elastyczne i dostosowujcie się do każdej sytuacji, która dzieje się w dniu Waszego ślubu. Mój ostatni, czwarty błąd na pograniczu stylizacji to wybór związany z obrączkami. Bardzo zależało mi na tym, żeby każdy widział, że jestem żoną, więc stwierdziłam, że obrączka musi być jaka? Duża. Zajmowała pół palca. Dobrze była widoczna, ale jak widoczna, tak niewygodna. Ostatecznie, po roku noszenia takiej ogromnej obrączki, postanowiliśmy razem z mężem, gdyż on też miał dosyć dużą, je zmienić na mniejsze, klasyczne i dziś wygląda ona o tak. Moi drodzy, to już koniec moich błędów.
Mam nadzieję, że ten materiał będzie dla Was poniekąd pocieszający, bo pomimo tych niedociągnięć, dzień mojego ślubu jest jednym z najpiękniejszych w moim życiu. A na koniec w ramach ciekawostki pokażę Wam jeszcze mój welon. Ach, było co nieść. Ten welon nie ma końca i oby końca nie miały Wasze lajki, także łapkujcie, subskrybujcie, pa!